Witam. Chciałem dzisiaj pokazać, jak z takiej butli na przykład Colemana, z tych amerykańskich, albo z tych dłuższych troszeczkę, przelać gaz. W zasadzie możemy przelać gaz do wszystkiego z takiej butli. Za pomocą tych redukcji możemy do tych zwykłych kartuszy, możemy do tych butli, takich do tych palników, czy do tych mini, możemy w zasadzie do wszystkiego przejść, ale już dawno nie robiłem żadnej takiej próby, znaczy żadnego takiego filmu do tego camping gazu. To są te zawory na wcisk, więc użyjemy do tego takiej przejścióweczki Edelrida. Mamy wyjście już gwintowane, tak jak w tych zwykłych kartuszach z gwintem. Kartusz nie jest pełny, no ale jest mi... Może tu jest tylko sam czysty propan, a więc no nie będziemy tutaj do pełna lali. Ten pusty waży 202 gramy. Ale może go najpierw zważymy, bo faktycznie ludzie po tym nie dowierzają, że faktycznie tyle się udało przelać. Pusty 202 gramy. Włączymy wagę. Waży 202. Teraz zamontujemy tą przejścióweczkę. Tutaj musimy też zamontować przejściówkę. Tego takiego zestawu G-Worksa. Służy to do przelewania. To jest odpowietrznik. No, to jest taki zawór odcinający. Jest to praktycznie to samo, co ten najnowszy zawór G-Worksa z odpowietrznikiem, tylko że tutaj mamy dwa gwinty wewnętrzne. Tak jak tu. A tutaj mamy jeszcze zewnętrzny. A więc no, też jest to dobra rzecz, pokażę to może kiedyś na innych filmach, do czego możemy użyć samego odpowietrznika. No może do tego zadania dokręcimy najpierw odpowietrznik. Teraz dokręcimy zawór. Zestaw słychać, jak się ładnie przelewa. Jak będzie mało trochę gazu, to mamy tutaj jeszcze jedną taką butlę, albo dokręcimy o może dla rozmaicenia tą drugą. Już z tej butli już napełniałem jeden kartusz, taki malutki, a więc nie wiem, czy tutaj tyle wystarczy. Ale wydaje mi się, że ładnie słychać, jak to się w tym momencie przelewa. Na następnych filmach proszę oglądać na YouTube. Pokażę kiedyś, jak napełnić te kartusze amerykańskie na propan. Te tutaj i te z boku. Ale muszę najpierw go opróżnić, żeby mieć co napełnić. Jeżeli ktoś używa też palników takich do lutowania z tymi butlami, też jestem w stanie to napełnić. Jest to ten sam gwintowany, więc nie ma problemu, można to napełnić. I nawet można sobie dobrać mieszankę 50 na 50. Wszystko można zrobić z takimi kartuszami. Wystarczy mieć czysty propan, kupić kilka butli, tych po 5 zł butanu. To jest tylko butan
i wtedy mając wadę można zrobić sobie taką proporcję, jaką chcemy. Jeżeli będzie potrzeba taka, ktoś puści taki komentarz, oczywiście mogę to kiedyś zrobić i jaką kto tam chce mieszankę, komu jest potrzebna, taką zrobimy i nie ma to problemu żadnego. Słychać, cały czas się jeszcze przelewa. Może teraz tak. Zakręcamy dopływ z góry i odpowietrzamy dolny kartusz. Znowu odkręcamy. Tutaj w tych kartuszach Camping gazu jest 450 gram gazu, tak? 450 gram gazu. Jeżeli my przelewamy z tych butli tylko propan, to wypadałoby nalać 90 gram gazu mniej, tak? To wypadałoby wlać 360 gram gazu. A taka butla, zaraz ile ona waży, ją ważyłem gdzieś tu mam zapisane. 360 gram gazu plus 200 gram powinna ważyć 560 gram i wtedy mamy 80% napełnienia tej butli. Jeszcze raz odpowietrzymy, zakręcamy najpierw dopływ. Zważymy i zobaczymy, ile ona teraz waży. Pusta ważyła 202 gramy. To by było 80. O, to jeszcze nam brakuje 160 gram gazu. 160 gram. 160 gram. Tutaj z tej to już może. Tutaj już niedużo zostało. Więc przelejemy resztę tutaj. Z tej butli może ta jest pełniutka. Śmiesznie wygląda, ale
chwilę to trwa. Ta już jest prawie pełna, więc na następnym filmie na pewno pokażę, jak napełnić taką Colemana. Oczywiście przy pomocy tego zaworu, który cały czas mam w sprzedaży. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można powiedzieć 3 napełnienia i taki zawór się zwraca. Nawet szybciej czasami. Tylko oczywiście trzeba mieć jeszcze wąż. Węże też mam. Jeszcze się przelewa. Zakręcimy. Może nie będziemy, a możemy jeszcze raz odpowietrzyć. Zobaczymy. Powietrzamy tutaj. Tutaj jest wyjście tego gazu. Pamiętać, że w tych butlach jest propan, w amerykańskich butlach jest tylko propan. Nie mają wtedy problemu z używaniem tych butli w zimie do minus 41 stopni. Jest temperatura wrzenia propanu, butanu jest tylko minus 0,5 stopnia i przestaje się już palić. A więc no... Fakt, że one są troszeczkę cięższe, te butle amerykańskie, no muszą być z grubszej stali. Tutaj już są zawory bezpieczeństwa, jakby temperatura wzrosła za bardzo, za dużo ciśnienie by wzrosło, to wtedy ten zawór się otworzy, ale generalnie jest napisane od minus 20 do plus 50 stopni można używać i tylko sam propan w tych butlach. No dobrze, może wystarczy. Zobaczymy, ile nam się udało przelać. A więc tak, 220 gram pusta, 360 musi mieć, żeby w 80% była nalana, musi mieć ważyć 560 gram. Waży 515, a więc jeszcze troszeczkę dolejemy. Dla niedowiarków jeszcze poćwiczymy trochę. Faktycznie zobaczyli, że można to zrobić, można nalać tyle. Jeszcze za 2 razy ją odpowietrzymy. Tylko dodać, że ja tylko pokazuję, jak to zrobić. Państwo muszą zdecydować, czy przelewają ten gaz, czy nie przelewają. Robicie to na własną odpowiedzialność. Najlepiej robić to na wolnym powietrzu. Jest wiadomo, to jest łatwopalne. Nie palić papierosów przy tym. Ja w każdym razie nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, jeżeli komuś się to nie uda. Będzie jakiś wypadek. Każdy robi to na własną odpowiedzialność. Powietrzamy. Jeszcze raz dopuścimy gaz. Jeżeli ktoś ma pomysł, jaką butlę napełnić, chciałby to zobaczyć, jakieś proporcje 30 do 50, 30 do 80, 50 na 50, czy propanu, czy 80% propanu, 20% butanu, proszę pisać. Nagram taki film. Nie jest to jakiś większy problem.
zobaczymy teraz. Jest 580, nawet o 20 gram naleliśmy za dużo, więc trzeba będzie troszeczkę spuścić tego gazu, ale generalnie wlaliśmy 380 gram gazu, teraz dokładnie jest tutaj. Więc każdy kartusz można napełnić i camping gazu, te wciskane, i te gwintowane, te wszystkie, te malutkie z gwintem takim, czy te większe do palników, wszystko można napełnić, tylko trzeba mieć po prostu przejściówki. Proszę pisać, większość przejściówek mam cały czas dostępnych. I dziękuję, zapraszam na następne filmy.